Dzisiaj chciałbym podzielić się kilkoma myślami na temat emocji w życiu chrześcijanina i taki króciutki taki wstęp. Myślę, że wielu ludzi cierpi z tego powodu, że myślą, że ich emocje w życiu, jakich doświadczają, są wynikiem jedynie spontanicznej reakcji na okoliczności życia. Innych podejście do emocji jest takie, że unikają emocji, ponieważ myślą, że emocje są jakby takim groźnym wirusem, który atakuje, czai się i wtedy, gdy są najsłabsi, gdzieś ich tam dopada i dokonuje jakichś problemów, jakichś kłopotów w ich życiu. A jeszcze inni uważają emocje za ubogich krewnych rozumu i dlatego nie ma sensu jakoś skoncentrować się na emocjach, może w ten sposób obniżają ich wartość, uważają, że emocje są niepotrzebne. Jednak emocje są zaplanowane przez Boga. Są wielkim darem Bożym, należy ich używać i emocje są niezwykle ważnym elementem życia, który pomaga do nawiązywania relacji, nawet do podejmowania decyzji. Tak ostatnio zastanawiałem się, czy w ogóle większość decyzji, jakie podejmujemy, nie są właśnie na bazie odczuć emocjonalnych. Oczywiście mówi się o racjonalizmie i tak dalej i myślę, że w pewnym stopniu część decyzji jest opartych na umyśle, ale obawiam się, że większość jest jednak w oparciu o to, co czujemy. Więc jest to niezastąpiony dar Boży i możemy Boga za to błogosławić i dziękować Mu. I kiedy czytamy list apostoła Pawła, w kilku tych listach znajdujemy konkretne i takie mocne wezwanie do tego, aby żyć w radości. Dzisiaj chciałbym podzielić się właśnie myślami odnośnie radości. Ojcze, prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Bożego dzisiaj błogosławił nas, przemawiał do nas, uczył nas. Potrzebujemy poznawać Twoje słowo i Twój punkt widzenia, stosować go. Właśnie tak jak dzisiaj Adam mówił, żyć pod krzyżem, czyli pozbywać się swojego punktu widzenia, przyjmować Twój jako nasz własny i wtedy doświadczamy pełnego życia Bożego, więc dziękujemy Ci i prosimy, proszę Cię o każdą osobę tutaj na tym miejscu. Amen. Amen. Czy chrześcijańska radość to emocje? Ktoś mógłby zapytać. I myślę, że tak, że to są zarówno emocje, jak i również stan psychiczny, że pewnego rodzaju nastawienie do życia, które charakteryzuje Twoje i moje życie. Jest taka prosta definicja, którą jak się wpisze definicja radości, to się tam wyświetla w internecie na pierwszym miejscu i jest napisane tak, ta definicja, że jest to radość, to stan emocjonalny, który wyraża w świadomości uczucie całkowitego spełnienia. Jest synonimem szczęścia w rozumieniu potocznym, towarzyszącym zabawie, zadowoleniu lub satysfakcji z przeżywanych doznań, wykonywanych czynności lub przywoływanych w pamięci wspomnień. A więc są to zarówno uczucia, jak i jest to pewnego rodzaju taka charakterystyka umysłu. Niedawno też słyszałem o takiej metodzie terapii właściwie, wspomagania leczenia raka i ta metoda polega na tym, że pacjentów chorych na raka uczy się śmiać takim głębokim, długim śmiechem i to może się wydawać takie śmieszne, ale w uzasadnieniu tam było napisane, że właśnie w czasie śmiechu wytwarza się wyższy poziom endorfin, czyli tych hormonów szczęścia, które również mają działanie przeciwbólowe, i obniża się poziom kortyzolu, który jest z kolei tym hormonem stresu. I w czasie śmiechu dodatkowo głęboko dotleniamy nasz organizm i to samo w sobie już jest korzystne, bo mamy więcej tej energii dla naszych komórek. Ale czym jest chrześcijańska radość? Moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy chrześcijańska radość oznacza, że po prostu cały czas zupełnie bez żadnego powodu śmiejemy się jak nie do końca sprawni umysłowo i nie widzimy żadnych, nie zdajemy sobie sprawy z jakichś problemów, które otaczają nasze życie, nasz świat, w którym żyjemy. Myślę, że nie, że ta chrześcijańska radość oznacza, że jesteś bardzo mądry, ponieważ zrozumiałeś, że wszystkie problemy w życiu, które doświadczasz tutaj na ziemi, nic nie znaczą w porównaniu
z objawieniem chwały, która ma nadejść, kiedy staniesz przed obliczem Boga. Zrozumiałeś to, dotarło to do ciebie i te problemy, one te tracą na znaczeniu, na oddziaływaniu, dlatego że zobaczyłeś coś większego. I również ta radość chrześcijańska oznacza, że jesteś również bardzo mądry, ponieważ zrozumiałeś, jak wielką siłą jest radość w zwalczaniu jak strachu, czy złości, frustracji, rozczarowania, poczucia winy, wszystkich tych negatywnych rzeczy. I więc chrześcijańska radość jest potężnym narzędziem, które możesz używać jako dziecko Boże. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 5:16-18: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. I więc mówi, zawsze się radujcie. Ta cecha stałej radości powinna być wyraźna w życiu chrześcijańskim i właśnie był to jeden z pierwszych listów napisanych przez apostoła Pawła około roku 50. Więc niewiele jeszcze listów napisał, ale ten właśnie w tym liście do Tesaloniczan już apostoł Paweł widzi znaczenie i potrzebę radości. I nie napisał, że zawsze się radujcie, kiedy nic wam nie dolega, kiedy jesteście zdrowi, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy wasze plany realizują się zgodnie z waszymi zamierzeniami, to wtedy się radujcie, bo to żadne osiągnięcie i nic niezwykłego. Ale gdybyście myśleli, że no dobrze, to apostoł Paweł to napisał, dlatego że dopiero zaczynał, znaczy od pewnego czasu już służył jako chrześcijanin, tam myślę, że z 15 lat, i może jeszcze tak nie doświadczył tych różnych kłopotów i dlatego tak pisał. No nie do końca byłoby to do obronienia, takie twierdzenie, dlatego że w tym samym liście napisał, na przykład czytaliśmy z 5 rozdziału, tak? Ale w 2 rozdziale napisał takie słowa, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. A więc doznał cierpienia, tak? Że pisze, że był znieważony, że było mu ciężko, że było mu trudno, a jednak pod koniec tego listu pisze, zawsze się radujcie. I dalej pisze na przykład w tym samym rozdziale, w tym samym liście, 2:14, albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei i Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. A więc mówi do ludzi, którzy trwali w cierpieniu i którzy byli prześladowani, którzy byli przygnieceni różnymi problemami i jednak ma odwagę, aby napisać do nich, chociaż cierpicie i chociaż inni właśnie bracia w innych rejonach świata też cierpią, jednak mówię wam, zawsze się radujcie. Możesz powiedzieć, no dobrze, a jak było pod koniec życia apostoła Pawła? Czy dalej ta radość była dla niego czymś istotnym? I czytamy właśnie w liście do Filipian, którym jest jednym z ostatnich listów, które napisał, będąc już uwięzionym, to w liście do Filipian aż 4-krotnie pisze o radości i mówi tak, w 1:18 listu do Filipian, lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. A więc źródłem radości dla apostoła Pawła było to, że Ewangelia jest głoszona, że ludzie mogą usłyszeć prawdę, nie żyć jedynie w swoich własnych domysłach, w jakichś filozoficznych sposobach interpretacji czy rozumienia, tłumaczenia pewnych rzeczy, ale w prawdzie, że znają Ewangelię. Dalej w 2 rozdziale pisze, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, czyli gdyby miał ponieść życie za wiarę, pisze dalej tak, raduję się i cieszę się razem z wami wszystkimi. I z tego wtedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Czyli Paweł pisze tak, gdybym nawet miał zginąć i oddać swoje życie za wiarę, to wy powinniście się cieszyć z tego. I powinno wam to sprawiać radość, bo wytrwałem w wierze, bo dokończyłem biegu. Dalej w liście do Filipian 3:1 pisze, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. A więc znowu
Paweł pisze, że ta radość jest zabezpieczeniem, czyli jakąś metodą ochronienia swojej psychiki, swojego serca, swojego stanu. I kończy w 4.4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A więc jaki stąd wniosek? Wniosek jest taki, że to ty sam decydujesz, czy będziesz miał radość. To od ciebie zależy, czy taką postawę przyjmiesz, bo nie od okoliczności. Nie musisz czekać na to, żeby były te pozytywne okoliczności, abyś miał radość. Nie musisz czekać na przyzwolenie reszty świata, aby móc cieszyć się z tego, że masz Zbawiciela, że jesteś chrześcijaninem. Więc i myślę, że Bożą wolą jest to, aby radość była nieodłączną cechą wierzącego człowieka i taka radość, którą można rozpoznać. Nie radość, która się charakteryzuje kamiennym wyrazem twarzy i każdy myśli, że chyba no, mój brat przechodzi jakąś ciężką depresję, a gdy zapytasz go, czy coś nie w porządku, mówisz, nie, wszystko w porządku, no ale taki smutny jakiś jesteś. Ano, bo ja raduję się w sercu, w środku, prawda? Nie o taką radość mi chodzi, taka też, ale taka, która byłaby widoczna. Są różne świadectwa misjonarzy, którzy właśnie zdobywali ludzi dla Chrystusa poprzez pogodny wyraz twarzy. A Adoniram Judson słynął z tego, że właśnie miał jakąś taki anielski wyraz twarzy i Chińczycy, którzy patrzyli na niego, byli tak zdumieni, że podchodzili do niego i pytali właściwie, dlaczego taką ma niezwykłą twarz, prawda? I wtedy on mógł mówić im o tym, że właśnie to z powodu tego, że jest chrześcijaninem. Nawet miał jakąś taką, takie miał przezwisko Pan, nazywać go Pan, w sensie nie Pan, że Bóg, tylko że Pan twarz chwały, czy coś w tym stylu, jakoś tam po chińsku to tak dobrze brzmiało. Więc Bożą wolą jest, aby radość była nieodłączną cechą wierzącego, a w Starym Testamencie jest bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, że Bóg nawet wyznaczył dla Izraela karę za służenie Bogu bez radości. To była taka konkretna kara, bo w 5 Mojżeszowej 28 czytamy takie słowa, że za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie. A więc jeżeli nie będziesz służyć w radości, będziesz służył nieprzyjaciołom. To będą konsekwencje tego. Był kiedyś taki sędzia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, nazywał się Oliver Gomes, no i był takim znanym człowiekiem i często udzielał jakichś wywiadów, no i pewnego razu ktoś zapytał go, dlaczego wybrał taką karierę, że został sędzią i on powiedział, że no miał jeszcze drugą opcję, która go interesowała, mianowicie chciał zostać pastorem, ale jego duchowny, jak to napisał, powiedział tak, że widział właśnie swojego duchownego, który myślał i działał jak właściciel zakładu pogrzebowego, a więc stwierdził, że jednak ta opcja mu nie odpowiada i został sędzią. Więc patrzcie, radość jest produktem zaufania Bogu, życia w posłuszeństwie Bogu i stosowania Bożych zasad. Kiedy żyjemy w ten sposób, że stawiamy Boga na pierwszym miejscu, odczuwamy radość, jeżeli stosujemy to tak na co dzień w życiu, to po prostu mamy podstawy do tego, że żyjemy w pokoju z Bogiem i radość pojawia się w naszym sercu. Myślę, że radość też możemy mieć z powodu różnych obietnic, które Bóg daje w swoim Słowie. Na przykład czytamy w liście drugim się do Koryntian 2,14 jest napisane, że Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. A więc, że w Chrystusie, choćby nie wiem co się działo, zawsze jesteś zwycięzcą. Moglibyśmy powiedzieć, że chrześcijanin w pewnym sensie jest jak taki, jak aktor w filmie, gdzie bierzesz tam udział, jesteś, jakąś masz rolę przypisaną i ludzie, którzy oglądają ten film może być jakimś właśnie takim może dramatem, może czymś jakąś, nie wiem, czymś niezbyt do końca pozytywną takim, ale i później film się kończy, no i później wiadomo, że ci ludzie, którzy tam cierpieli w tym filmie, no to byli tylko aktorzy i ta rola ich się skończyła i oni wracają do swojego normalnego życia. I w pewnym sensie, nie odbierając rzeczywistości, wydarzeń, które spotykają nas w życiu, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć, że my jesteśmy takimi właśnie aktorami w tym filmie pod tytułem Życie na Ziemi, ale dla każdego chrześcijanina jest happy end.
Dlaczego? Dlatego, że jesteś pojednany z Bogiem. Dlatego, że niezależnie od tego, co by cię dręczyło, jakie miałbyś problemy do rozwiązania, wszystko zakończy się dobrze, dlatego, że wchodzisz do domu swojego Ojca. Dlatego, że doznajesz zmartwychwstania, dlatego, że dostajesz nowe ciało, że wszystkie choroby odchodzą, że wszyscy twoi nieprzyjaciele zostają pokonani, że po prostu jesteś pełen szczęścia i radości, dlatego, że wszedłeś do życia wiecznego i tam jesteś z Bogiem. Więc również zbawienie może być takim niewzruszonym fundamentem radości i to nie tylko w chwilach smutku, ale także w chwilach radości. Cieszymy się z tego, że jesteśmy zbawieni w każdym okresie czasu. Kiedy Jezus wysłał swoich uczniów do tego, aby zwiastowali Ewangelię, aby uzdrawiali ludzi z chorób, aby wyganiali demony, no to czytamy w Łukasza 10:17-20, czytamy, że byli, kiedy uczniowie wrócili, byli tak podekscytowani tym, że właśnie taką mają moc i po prostu mówią, że nawet demony, Panie, są nam posłuszne. Wszystkie choroby wygoniliśmy i ludzie byli uzdrowieni, a Jezus im powiedział, no dobrze, ale przede wszystkim radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie, że tam jest dla ciebie miejsce, to podstawa radości. Patrzcie, że zbawienie nie polega na tym, jak mocno trzymam się Boga, ale na tym, jak mocno On mnie trzyma. Jezus powiedział w Jana 10:28, że ci, którzy są w moim ręku, nikt nie wyrwie ich z mojej dłoni. I również są w dłoni Ojca i z dłoni Ojca nikt nie jest w stanie wyrwać ciebie. Więc na tym polega właśnie pewność zbawienia, że jesteś bezpiecznie ukryty w Chrystusie, tak jak Noe w Arce. I Noe, gdy był ten potop i była, no, sąd Boży spadł na ziemię, ale Noe był ukryty, był zasłonięty przed tym sądem Bożym, bo przebywał w Arce. Siedział w Arce, a więc czuł się naprawdę bezpiecznie. Miał trochę tam rzeczy do robienia, bo sporo tych zwierząt było do karmienia, ale był ogólnie szczęśliwy, prawda? I Noe nie wisiał tam na linie za burtą Arki, i ktoś mu krzyczał, Noe, trzymaj mocno, jak wytrwasz do końca, to wiesz, uda ci się, no nie? No, jeszcze tylko 5 miesięcy zostało, trzymaj mocno tą linę. Nie, on po prostu był w Arce, był wewnątrz Arki. Dzisiaj mówimy o tym, że Jezus jest naszą Arką, w Nim jesteśmy ukryci. Więc On nas trzyma i my słuchamy Jego słowa i wykonujemy, żyjemy według obietnic Bożych i Duch Święty wykonuje tą, dokonuje tej przemiany, tą pracę polegającą na wlewaniu życia Bożego w nas, on wykonuje. Myślę, że dla wierzących również powodem do radości jest to, że wyglądamy powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Są obietnice w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, że Jezus powróci na ziemię znowu, że pokona Antychrysta, że założy swoje królestwo, że będziemy wraz z Nim tutaj na ziemi jako współrządzący. W objawieniu świętego Jana w 2 rozdziale czytamy o tym. Więc od czasu do czasu faktycznie Bóg wstrząsa naszym życiem, ale tylko po to, aby wzbudzić w nas wiarę, aby odpadło, czy opadło to, co Bogu się nie podoba. I są czasami jakieś problemy, Bóg dopuszcza takie problemy, żebyśmy przypomnieli sobie, jaki jest sens, jaki jest cel naszego życia, co jest fundamentem. Więc myślę, że od czasu do czasu warto się pośmiać z siebie, ze swoich pomyłek, z jakichś przegranych. I myślę, że to jest ważna część życia, aby nie traktować siebie tak strasznie, śmiertelnie, poważnie. Bo Bóg czuwa, Bóg jest nad nami, On jest naszym Ojcem. Jeżeli ty jako rodzic troszczysz się o swoje dziecko, to o ileż bardziej twój Ojciec w niebie troszczy się i zajmuje się twoim życiem. I w księdze Nehemiasza czytamy, zbliżając się do końca, taki fragment w 8 rozdziale, że okazało się, że od wielu, wielu lat Żydzi gdzieś zagubili Księgę Zakonu i po prostu nie wiedzieli nawet, że taka księga jest, że są tam zapisane pewnego rodzaju nakazy, zakazy i że po prostu nie byli świadomi nawet tego i w wyniku pewnych okoliczności ta księga się odnalazła i kapłani tam zaczęli czytać tą księgę, zwołali takie publiczne zgromadzenie,
I gdy w czasie odczytywania ksiąg mojżeszowych czytamy, że oni wtedy, czy ja mam ten werset tutaj, tak, mam, że wtedy Nechemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali ludowi słowa, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Płakał dlatego, że tak bardzo odeszli od Boga. I w 10 wersecie: i rzekł do nich Nechemiasz: idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. A więc chociaż był ten czas na pokutę, był ten czas na płacz, ale Nechemiasz mówi: dobrze, ale bez przesady. Zrozumieliście, co trzeba zmienić, przemyśleliście to, bardzo dobrze, to teraz przystąpcie do tego właściwego, ostatecznego etapu, którym jest radość z Pana. Cieszcie się, że On was kocha. Cieszcie się, że dał wam instrukcję, że wam powiedział, jak żyć, jak służyć, jak się modlić, jak oddawać Mu chwałę. On to wszystko powiedział. Dlaczego? Dlatego, że was kocha. A więc cieszcie się z tego i radujcie się. I myślę, że dzisiaj to, co chciałbym, abyście jakby zapamiętali z tego, to, że ta postawa radości jest zależna od was, bo Bóg dał wszelką podstawę do tego, aby mieć radość. Ale od nas zależy, czy tą radość przyjmiemy. Bo ciekawe jest to, że w liście do kościoła w Filipii, do kościoła w Tesaloniczan, Paweł mówi o tej radości, a przecież na pewno mieli Ducha Świętego, mieli apostołów, bo jeszcze wtedy apostołowie chodzili po ziemi, tak? Z tych 12 mam na myśli. I mieli wspaniałe doświadczenia i do nich Paweł mówi: radujcie się w Panu zawsze. A więc musisz coś zrobić, aby wejść w tą atmosferę radości. Musisz zrobić pewien krok, może pewien wysiłek, aby odrzucić smutek i jakieś takie, przegonić te chmury gdzieś tam plączące się nad twoją głową i przyjąć postawę zgodną z Bożą wolą. Tak, będę radować się w Panu, będę cieszyć się, że jestem nowym stworzeniem, że jestem dzieckiem Bożym, i mam życie wieczne, idę do nieba. Amen? Amen. I dla mnie bardzo budujące w naszym kościele są ta grupa seniorów, bo ile razy tak starszych ode mnie, chociaż ja też młody nie jestem, ale jak na przykład rozmawiam z Januszem, zawsze pozytywny, nigdy nie narzeka, czy z Anią, czy z Bożenką, czy z Irenką, to po prostu to są tak pozytywne osoby, chociaż mogłyby powiedzieć: o, już jesteśmy tacy, no już dawno okres pracy za nami, jesteśmy na emeryturze, mamy kłopoty zdrowotne, ale one są zawsze pozytywne. Takie to jest zdumiewające, że właśnie mają taką postawę. Więc chwała Bogu za to. Chciałbym, abyśmy pomodlili się razem, głośno, i przygotowałem taką modlitwę, którą zaraz tutaj wyświetlimy, ale zanim jeszcze do tej modlitwy przejdę, dlaczego wierzę w taką głośną, wspólną modlitwę? Wierzę z powodu Słowa Bożego, które w Księdze Przypowieści Salomona w 18:20 czytamy takie słowa. Niedawno żeśmy mówili o tym wersecie na studium biblijnym z Remigiuszem, Alicją i Aliną. To jest Przypowieści Salomona 18:20. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. To jest bardzo ciekawy werset. Jeżeli go przemyślisz i zastanowisz się, to patrzcie, co on oznacza. Że to, co wypowiadamy naszymi ustami, wraca do naszych umysłów poprzez nasze uszy. Tak? I jest wzmocnione. Uwierzyliśmy w to, co wypowiedzieliśmy, bo usłyszeliśmy to, co wypowiedzieliśmy, i wtedy to się wzmocniło gdzieś tam w naszym wnętrzu. A więc, ponieważ w to uwierzyliśmy, powtarzamy to ponownie i już z większą wiarą. A więc to oświadczenie jeszcze raz ląduje w naszej głowie po raz kolejny, bo jeszcze bardziej w to uwierzyliśmy, a więc znowu to wypowiadamy. I gdy wypowiadamy, nasze uszy to słyszą, wierzymy w to jeszcze mocniej i po pewnym czasie te rzeczy, które wypowiadamy, stają się takim mottem i prawem naszego życia.
Więc jak ważne jest to, co wypowiadamy. A więc chciałbym, abyśmy i 21 werset, jako następny po tym teraz, co powiedziałem, że patrzcie, że śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka. To, co mówisz, będzie nasycać twoje wnętrze, a więc gdy wypowiadasz to głośno, to napełni twoje serce. I w tym będziesz żyć. Im częściej będziesz to wypowiadać, to tym bardziej będzie stawało się to właśnie taką maksymą życiową twoją. Więc dobrze jest wypowiadać dobre rzeczy. Więc teraz ta modlitwa. To jest na podstawie psalmu 16. Możemy powstać, to są cztery takie slajdy i możemy to razem głośno powiedzieć, aby właśnie nakarmić swoją duszę dobrymi rzeczami. Więc możemy zacząć czytając to od góry po prostu. Razem głośno. 3, 4. Ogłaszam, że moje OK, następny slajd. Błogosławię Pana, że dał mi radę. Znamiam, że będę kierować się tylko jego słowem. Nawet w nocy upołocza moje serce. Oświadczam, że zawsze stawiam sobie Pana przed moje oczy. Amen. Jeżeli byście chcieli oryginalną wersję, to psalm 16. Zachęcam do przeczytania, ale tam jest to napisane. I patrzcie, wyznawajmy to, co Bóg ogłosił na nasz temat. Dlaczego mielibyśmy inne rzeczy wyznawać, prawda? Usiądźcie proszę. Więc cieszmy się i radujmy się i miejmy tą postawę radości, niezależnie od tego, co tam przeżywamy, z czym się zmagamy. Mamy wszelkie podstawy do tego, aby żyć w radości Bożej, aby dziękować Jemu za to, że jest dobry, że jest łaskawy. Nawet kiedy przeżywamy problemy finansowe, chorujemy, mamy jakieś kłopoty rodzinne. Dobrze, ale Bóg jest wszechmocny i On o nas się troszczy. Amen? Amen. Amen.